staramy się dbać o naszych świętokrzyskich seniorów, bowiem każdego roku ich przybywa. I to jest ważne, by ich aktywizować, wymyślać inicjatywy, inspirować, tak aby oni również byli bardzo aktywni. Dlatego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ale także z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, staramy się wychodzić do seniorów i realizować ich potrzeby. Tak było w tej kończącej się perspektywie 2014-2020 i na nową perspektywę 2021-2027 przewidzieliśmy wiele działań. Kluby seniora, opiekę długoterminową. Także wiele robimy i mam nadzieję, że te działania są odczuwane przez naszych seniorów, że czują się zaopiekowani i zadbani. Mamy różne grupy zainteresowań, spotykamy się co tydzień, uczymy się, śpiewamy, tańczymy, robimy różne robótki, jeździmy do kina, teatru, filharmonii, na wycieczki, zwiedzamy naszą piękną Polskę. A to tylko dzięki temu, że mamy duże wsparcie we władzach wojewódzkich i gminnych, dzięki władzom województwa mamy na ten cel pieniądze, no i inspiracje do działania. Jesień życia musi być kolorowa. Dla seniorów dzieje się bardzo dużo. Organizowane jest bardzo dużo różnych imprez dla seniorów. Są pieniążki na to, że my możemy gdzieś pojechać, coś zobaczyć, coś raz wspólnie, razem przeżyć. Nie musimy siedzieć w domu, tak jak to było dawniej, że senior tylko i wyłącznie przebywał w domu. W tej chwili seniorzy bardzo chętnie chcą wychodzić, chcą uczestniczyć w tym życiu społecznym, żeby byli widoczni, żeby się coś działo. Nie boją się tego, że mają już lat kilkanaście, tylko właśnie zupełnie inny tryb życia prowadzą. Cele swoje realizujemy dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. Uwierzyliśmy w to, że jesień życia może być radością, ma wiele zalet, dlatego też zawiązaliśmy nasze stowarzyszenie, bo dzięki takiej pracy w grupie świetnie się realizujemy, spełniamy swoje marzenia. Możemy dużo podróżować, świetnie się bawić. Teraz wiemy, że jesień życia to jest drugą młodością. Jest to czas wyłącznie dla nas.